prawdą nie masz. Módl się, módl się, módl się za nami. Święty Szalwelu, padł mi. Święty Szalwelu, patronie nasz. Święty Szalwelu, patronie nasz. Módl się, módl się, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Kochani moi, rozpoczynamy tę naszą pielgrzymkę. To będzie również czas naszych rekolekcji. Stiamo iniziando il nostro pellegrinaggio, ma quello sarà nostro ritiro spirituale. Na ołtarzu są relikwie świętego ojca Szarbena, ale na tym ołtarzu jest też wizerunek świętego Szarbena, mojej cioci, która znalazła ten obrazek w 78 roku. W Polsce, kiedy ja miałem 10 lat i błagała codziennie, modląc się do Szarbela, by ktoś z rodziny został księdzem. Jedynym zostałem księdzem w rodzinie. I wiem, że moja ciocia świętej pamięci, Anna, odeszła mając 101 lat. Ciocia jest tu razem z nami. I ten obrazek jest tego znakiem. Qui sull'altare abbiamo le reliquie di San Charbel. Anche questa immagine di San Charbel, questo santino così grande che la mia zia Anna la trovò nel 1978 quando stava andando in chiesa in Polonia e da quel giorno cominciò a pregare che uno della famiglia diventa sacerdote, ma sono io l'unico di questa famiglia, ma io non conoscevo Charbel, avevo 10 anni quando zia iniziato a pregare da qua avanti questo santino. E noi siamo oggi qui in Libano e voglio presentarvi che c'è padre Giorgio, vieni padre Giorgio, c'è anche grande amico della diocesi qui di Biblos, no? Yes. A chi parla italiano? Italiano, io traduco. Yes, bene. Direi questo, benvenuti a tutti quanti e sono molto lieto di conoscervi perché mi sembra che il rapporto tra Libano e la Polonia è stato consacrato da Giovanni Paolo II perché lui veramente durante la guerra si è riuscito a salvare proprio le frontiere del Libano dalle invasioni che abbiamo attorno a noi. Ksiądz Giorgio, który jest tutaj tej diecezji Biblos, bardzo serdecznie nas wita wszystkich i mówi, myślę, że my, Polska i Liban, mamy bardzo dużą więź, a ta więź jeszcze bardziej się spotęgowała podczas pontyfikatu świętego Jana Pawła II. My mamy świadomość, że święty Jan Paweł II nas obronił, że on nam pomógł, kiedy obronić nasze granice Libanu, kiedy była wojna, przez jego modlitwę. Dlatego witam was z całego serca. Ho conosciuto Giovanni Paolo II personalmente e per quattro volte ci siamo incontrati direttamente. Due volte ho concelebrato con lui e due volte ho servito la sua messa. Ogni qualvolta che mi incontrava, poiché sono libanese, mi dava ascolto più degli altri e ho una devozione a Giovanni Paolo II perché lui ha proclamato Libano terra. Libano è più che una nazione, è un messaggio. Ja osobiście znałem ojca świętego Jana Pawła II. Dwa razy celebrowałem Eucharystię z Janem Pawłem II, ale też dwa razy służyłem do mszy świętej papieżowi. Kiedykolwiek spotkałem też Jana Pawła II, to poświęcał mi więcej czasu, jak tylko dowiedział się, że jestem Libańczykiem z Libanu. Chciał wiedzieć tutaj o wszystkim.
mam szczególny kult do świętego Jana Pawła. E come conclusione con padre Jarek, lui sua nonna ha pregato per lui quando aveva 10 anni. Zia. Ok. Io nel 77 quando è stato proclamato San Charles, Beato Charles, San Charles, ero a Roma durante la funzione, ho chiesto la grazia di fare la volontà di Dio, perché facevo medicina prima, studiavo medicina, e dopo 3 anni sono anche io diventato sacerdote e nella sua diocesi sì. Eri per canonizzazione in Basilica. A więc moi drodzy, ja też mówię to, co ksiądz Jarek wam mówił o tym, że ciocia modliła się za niego, gdy miał 10 lat, żeby został księdzem. To w 77 roku ja byłem na kanonizacji ojca Charbela w Bazylice Świętego Piotra. I wtedy prosiłem, żeby Pan Bóg miał, jaką ma względem mnie swój plan. I prosiłem go. Studiowałem medycynę wtedy w Rzymie. I planem było to, że zostałem kapłanem. Benvenuti. Witam was. Priamo per nostro rabbi, sua famiglia, i suoi figli, e anche offriamo tutte intenzioni che già abbiamo nel cuore. Ta msza święta jest przede wszystkim w intencji też i was. Ciebie, ojcze Giorgio, za rabiego, za jego dzieci, żonę, za te wszystkie sprawy Libanu, ale też za te wszystkie sprawy, które my przenosimy w sercu. A mamy ich wiele do przedstawienia. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia. I tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nie trzeźwy. Śmierć pańską, aż powtórnie przyjdzie. Głoście śmierć pańską, aż powtórnie przyjdzie. Nie chciałeś ofiary trwałej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Głoście śmierć pańską, aż powtórnie przyjdzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Una parola soltanto questa. Moi drodzy, tylko jedno słowo. Siamo su la Terra Santa. E qui è la terra santa, la terra dove c'è sangue dei martiri, la terra della Valle Santa, dei tanti santi, degli uomini di Dio che per 400 anni sono riusciti a conservare la fede, fedelissimi al Santo Padre. È quello che ci vuole oggi, in questo momento, quando la Chiesa, in quale contesto oggi,
dobbiamo essere così molto forti e fedeli al Papa e il messaggio da Libano, insieme come famiglia cristiani, uno con altro come uno di famiglia, ma non uno contro l'altro, di essere veramente uomini di Dio. Loro ci hanno preceduto qui in Libano, ma c'è sempre richiamo di questo, come San Charbel che ci chiama a tutti noi, uomini di tutte generazioni, la vita senza l'amore e la vita senza Dio. Moi drodzy, jesteśmy na tej świętej ziemi, tej świętej ziemi, gdzie tylu ludzi oddało życie, krew za wiarę, za wierność Ojcu Świętemu. Tu nieopodal, niedaleko stąd będziemy w tej Dolinie Świętych, gdzie wielu oddało życie, poświęciło się Bogu przez 400 lat, otoczeni, nie mogli w żaden sposób wyznawać swej wiary, a jednak ich wierność i miłość do Boga sprawiła, że dochowali wierności Bogu, że dochowali wierności Ojcu Świętemu. Żyjemy w momencie wielkiego zamieszania, w momencie wielkich przemian, nie wszystko rozumiemy. Przychodzimy do świętego Charbela, tu na tę ziemię libańską, właśnie po to, aby stąd nabrać sił, abyśmy wszyscy mogli zrozumieć, że my chrześcijanie, my wierzący mamy szanować, kochać jeden drugiego, że mamy być wierni Ojcu Świętemu. Ta wierność jest wiernością samemu Bogu, kochani bracia i siostry. Wierności tej i tego się stąd uczymy. I dzisiaj ojciec Charbel w pierwszym dniu, cóż nam może powiedzieć, jutro będziemy u niego przy grobie. Cóż może nam on powiedzieć? Życie bez miłości jest życiem bez Boga. Pamiętaj o tym. Amen. Amen. Za zmarłych, naszych bliskich. Ja co jakiś czas przyjeżdżam na tę ziemię libańską. Przyjechałem po śmierci mamy, a teraz przybywam po śmierci taty. Aby jak w darze składać Panu Bogu to cierpienie. Módlmy się za naszych zmarłych, aby oni zostali zaprowadzeni przez Matkę Najświętszą. Maria, zaprowadź ich do nieba. Za naszych bliskich. Módlmy się o pokój na świecie. Ora preghiamo per la pace del mondo. Per la pace in questa terra. Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. I błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chrystusa stało, co tu wielu biblikom pochodzi, jak wędrę aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj się przebłagać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Pomyślmy o naszych bliskich zmarłych. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, świętym ojcem Charbelem, świętą Rafką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa. I w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawia, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z nami. I z duchem Twoim. Dajcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tradurre in vostra lingua, beno libanese, che sentono. Chciałbym, żeby przetłumaczył. Allora, volevo salutare il direttore dell'albergo e diciamo Ave Maria, nostra preghiera per lui, per la sua famiglia, che ci ha aperto queste porte, perché oggi qui non siamo venuti noi, è arrivato Gesù, per lui anche. Ja teraz mówimy zdrowaś Mario za dyrektora hotelu, za jego rodzinę, bo nie tylko myśmy tu dziś przyszli, tu przede wszystkim przyszedł Pan Jezus dzisiaj. Pellegrinage مسؤولين عنه بيوجهوا تحيه كثير كبيره لحضرتك ولانكم كمان فتحتوا الابواب لحتى تستقبلوهم وراح يقولوا كمان الصلاه النهائيه يعني استقبال كل هالامور هيدي وبعدين اللي جمعنا هون هو يسوع المسيح لذلك اني معتقدين ومقتنعين انه بكل قوه وجودهم هون هو من خلال الهام يسوع المسيح انه يجوا على البلد. Tak. Dlatego zmówmy modlitwę. Zdrowaś Maryjo, Ave Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.